Serdecznie gorąco Was witam, drodzy bracia i siostry. Dzień Pański przy ołtarzu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Brak porządku utrudnia życie. Nieułożone rzeczy w domu, luźne pliki w komputerze czy rozrzucone narzędzia pracy utrudniają funkcjonowanie. Słowo Boże zwraca dziś uwagę na nieład wewnętrzny. Księga Mądrości powie o zepsuciu ludzi chcących cierpienia bezimiennego sprawiedliwego. Święty Jakub o chaosie panującym w sercach chrześcijan, a Ewangelia o dziwnym pragnieniu wielkości apostołów. Spotkanie z Chrystusem wprowadza w życie ład i hierarchię wartości. Módlmy się zatem, byśmy nie byli ślepi na słowo i światło Bożego Słowa. Dzisiaj także z całym Kościołem łączymy się w modlitwie z ludźmi dotkniętymi przez powódź, która kilka dni temu nawiedziła naszą Ojczyznę. Chcemy ich wesprzeć modlitewnie, aby umocnić w nich ducha. Niektórzy potracili cały dobytek swojego życia. Chcemy także w sposób materialny, łącząc się, pomóc tym ludziom. Przed Kościołem będziemy wychodzili, możemy złożyć ofiarę na ten konkretny cel pomocy powodzianom. Czytanie z Księgi Mądrości. Bezbożni mówili: zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszemu działaniu. Zarzuca nam przekraczanie prawa. Wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Jakuba apostoła. Najmilsi, gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek.
mądrość zastępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skąd inąd, tylko z waszych żądź, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Oto Słowo Boże. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. On jednak nie rozumieli tych słów i bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto Słowo Pańskie. Ksiądz, my dzieci zapraszamy do bocznej kaplicy. Tam ksiądz proboszcz czeka. Chodźcie szybciutko. Tam będzie słowo skierowane do was. Czego nas Pan Jezus uczy tutaj dzisiaj w Ewangelii. Do dorosłych będzie inne słowo. Chodźcie, chodźcie. Pięknie, młody kościół pielgrzymuje. Dobrze, kochani. List pasterski biskupa diecezji bielsko-żywieckiej na rozpoczęcie jubileuszu okazji 350-lecia objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. Tymi słowami, drodzy bracia i siostry, pragnę was zachęcić do odkrywania i przyjmowania miłości, miłosierdzia Boga w błogosławionym czasie najbliższych 9 miesięcy. W trosce o nieustanne głoszenie dobrej nowiny oraz o ożywienie wiary i pogłębienie życia duchowego Kościoła, Kościół szuka różnych okazji i sposobności. Tych zaś w obecnym czasie jest sporo. W naszej diecezji kończy się rok świętego Jana Kantego, w którym można było lepiej poznać życie i świętość oraz przyzywać stawiennictwa jednego z największych patronów Polski. Na koniec tego roku, dnia 20 października,
kościół stojący w miejscu narodzin świętego Anakantego będzie ogłoszony sanktuarium diecezjalnym. Serdecznie zapraszam na tę ważną dla naszej diecezji uroczystość do Kent. Dnia 9 maja tego roku Ojciec Święty Franciszek ogłosił rok jubileuszowy 2025, który w naszej diecezji rozpocznie się 29 grudnia bieżącego roku, a zakończy 6 stycznia 2026 roku. Jako wierzący pokładamy nadzieję w Bogu, zaś najbliższą pomocą w naszych niepokojach wydaje się być rok jubileuszowy, który Ojciec Święty zapowiada w bulli noszącej tytuł Nadzieja nie zawodzi. W najbliższym czasie przypada także 350. rocznica objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa, świętej Małgorzacie Marii Alacoque. W naszej diecezji jubileusz tych objawień będzie trwał od 27 września tego roku do 27 czerwca 2025 roku. Jego celem jest odnowienie praktyk, nabożeństw i aktów religijnych mających związek z doświadczeniami mistycznymi tej francuskiej wizytki. W życiu religijnym szczególne znaczenie ma akt oddania się całkowicie Bogu, który wierzący podejmuje decyzję, by odtąd żyć na serio według wiary oraz wypełniać przyrzeczenia złożone na Chrzcie Świętym. W niektórych ruchach i wyznaniach chrześcijańskich kluczowe znaczenie dla życia i zbawienia ma uznanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. W Kościele katolickim praktykowane jest także oddawanie się w niewolę Matki Bożej i poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. To ostatnie jest związane z objawieniami świętej Małgorzaty Marii Alacoque przed 350 laty. Warunkiem takiego poświęcenia siebie sercu Pana Jezusa jest poznanie i przejęcie się miłością, z jaką Syn Boży przyjął ludzkie ciało i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. W ostatnią noc przed męką i śmiercią Jezus modlił się żarliwie w ogrodzie oliwnym, by wyjść umocnionym naprzeciw tych, którzy schwytali Go i poprowadzili na sąd, mękę i ukrzyżowanie. Przerywał jednak swoją modlitwę, by wzywać śpiących apostołów do czuwania z Nim na modlitwie. Opisane w Ewangeliach zawstydzające zachowanie apostołów powinno być przestrogą i wezwaniem dla wszystkich wyznawców Jezusa do czuwania z Nim na modlitwie i adoracji wynagradzającej za grzechy. Klęcząca przed tabernakulum Małgorzata Maria Alacoque 10 czerwca 1675 roku słyszała, jak Chrystus, wskazując na swoje serce, mówił: oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości, a w zamian od większości ludzi doznaje tylko niewdzięczności przez nieuszanowanie i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do mnie w tym sakramencie miłości. Odpowiadając na słowa Jezusa przekazane przez tą świętą, obchodzimy w Kościele uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wielu zaś wiernych przystępuje do Komunii Świętej dla wynagradzania zniewag wobec serca Jezusa, zwłaszcza przez nieuszanowanie Eucharystii. W pierwszy czwartek miesiąca organizuje się godzinę świętą, czyli nocne czuwanie w łączności z Jezusem modlącym się w ogrodzie oliwnym, aby wynagradzając za grzechy przynajmniej jedną godzinę czuwać z Jezusem. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, by w najbliższe 9 miesięcy skorzystać z różnych sposobności, aby odkryć i doświadczyć miłości Boga, a szczególnie w kulcie serca Pana Jezusa, by móc dać hojną odpowiedź samemu wraz z rodziną i w parafii. Pomoc znajdziemy we własnej parafii, ale szczególnie w wyznaczonych kościołach, które są poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Do nich możemy pielgrzymować w kolejne czwarte piątki miesiąca, by uczestniczyć w nabożeństwie i Eucharystii z kazaniem, by uczcić serce Jezusa, pojednać się z Bogiem, zyskać odpust zupełny, dokonać zawierzenia i modlić się dla zadośćuczynienia za grzechy. Kapłanów serdecznie zachęcam do organizowania, a wiernych do udziału w rekolekcjach, których owocem będzie odnowienie lub utworzenie wspólnoty honorowej Straży Serca Jezusowego w parafii, albo wprowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu w parafii przez cały dzień lub w wyznaczonym czasie.
Na pewno potrzebne są też rekolekcje, których celem jest pogłębienie modlitwy, w tym adoracyjnej, od której często zaczyna się od nowa parafii. Na czas łaski jubileuszu, objawie Najświętszego Serca Pana Jezusa i na wszelki trud, zaangażowanie i duchowy wysiłek przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Podpisał Roman Pindel, biskup diecezji bielsko-żywieckiej.